Muszę sobie popatrzeć na was, moi drodzy. I need to get a look at all of you. Bo kilka tygodni nie było mnie tutaj, kilka sabatów pod rząd. Because I haven't been here for a few Sabbaths. Ale ogromnie się cieszę, że jestem z wami dzisiaj. But I'm incredibly glad that I'm here today with you today. I wierzę, że Pan da nam, abyśmy przeżyli razem coś bardzo ważnego. And I hope that the Lord will allow that we can really experience something together. Dzisiejsze rozważanie, dzisiejsze kazanie zatytułowałem w bardzo prosty sposób. Otwórzmy drzwi wejściowe. Today's sermon I've entitled in a very simple way. Let's open up the front door. Mam nadzieję, że koledzy mnie przełączą w tej chwili na ekran, abyście mogli śledzić. Hopefully we'll get that up on the screen so we can follow along. Wiecie, używamy ostatnio dość często tego rodzaju prezentacji na ekranie. Recently we've been using this type of presentation on the screens quite frequently. A to z tego powodu, że jak wiecie zapewne, jesteśmy osobami, które są często wzrokowcami przede wszystkim. And the reason for that is that we are often people who are very visual. Dlatego zależy nam na tym, abyśmy wszystkie teksty śledzili i wszystko to, o czym mówimy. And so that's why it's important for us to be able to follow along with all the verses that we're discussing. Być może zastanawiacie się, co to za dziwny tytuł. You might be wondering what kind of a strange title is that? Drzwi wejściowe do naszego kościoła są zawsze otwarte. The entry doorway into our church is always open. Nawet zdarzyło się, że już były otwarte wtedy, kiedy powinny były być zamknięte. It's even happened before that they've been open on an occasion when they should have been closed. Dlaczego zatem mówić o otwartych drzwiach? So why then do we need to speak about an open door? Ale chcę wam podpowiedzieć, że drzwi wejściowe to czasami nie tylko są w kościele. But I have to tell you that oftentimes the entry doors are not just in the church. Nie tylko w naszych domach. Not only in our homes. Ale w nas samych. But within ourselves. Wszystko wzięło się z jednej przyczyny, która wiąże się z historią pewnej gazety, codziennej amerykańskiej gazety. Everything started with a certain daily newspaper in America. Gazeta miała nazwę Los Angeles Herald Examiner. The name of the newspaper was the Los Angeles Herald Examiner. Gazeta cieszyła się ogromnym powodzeniem. And the newspaper was very popular. Każdego dnia wychodziło 757 tysięcy egzemplarzy. Every day 757,000 copies were produced. W weekendy wydawano jej aż milion egzemplarzy. On weekends a million of them were produced. Cała redakcja zatrudniała 2000 pracowników. And the whole publishing operation employed 200 workers. I nikt nie spodziewał się, że pewne zawirowania spowodowały, iż gazeta poszła na strajk. And nobody ever expected that certain circumstances caused the newspaper to go on strike. Faktycznie powinienem powiedzieć strajk z dużych liter. And I should say strike in capital letters. Dlatego, że mało kiedy słyszy się o strajku, który by trwał równe 10 lat. Because you rarely ever hear about a strike that lasts 10 years. W wyniku tego dziwnego strajku, który trwał 10 lat, nakład gazety spadł do 238 tysięcy tylko egzemplarzy. Because of the strange strike that lasted a whole 10 years, the number of copies produced fell to 238,000. Zatrudniano już tylko 700 pracowników. And only 700 workers were now being employed. A straty obliczono na 15 milionów dolarów. And the losses added up to $15 million. Co stało się, że nagle strajk ustał? What happened that to cause the strike to suddenly stop? Otóż nagle po zmianie całego zarządu kierującego tą wielką instytucją. Because all of a sudden the leadership of the entire newspaper changed. Na szefa został powołany Frank Dale. And the new boss was appointed Frank Dale. Frank Dale pewnego razu, kiedy zebrał wszystkich pracowników, Frank Dale one day when he gathered all the workers together, i kiedy zaczął działalność gazety na nowo, and then when he started the operations of the newspaper anew, ze łzami w oczach powiedział: "Słuchajcie, jedna z pierwszych rzeczy, którą musimy zrobić." With tears in his eyes, he said, "Listen, one of the first things we need to do jest otwarcie wejściowych drzwi." Is to open up the front doors. Drzwi wejściowe bowiem zostały zabarykadowane przez 10 lat. Because the front entryway was barricaded shut for 10 years. Na znak, że coś
kompletnie ustało. As a symbol to show that something has stopped. Kiedy przeczytałem historię tego wielkiego strajku, when I'd read the story of this great strike, pomyślałem sobie, że nie ma chyba doskonalszego przykładu, który wskazywał na to, co wydarzyło się już po zmartwychwstaniu Jezusa. I thought to myself, there's probably no better example of what happened soon after the resurrection. Pozwólcie, drodzy, że wrócimy jeszcze raz do tekstu, który był czytany przed chwilą. The resurrection of Christ. Let's go back to the verse that was read just a moment ago. Bowiem w 20 rozdziale Ewangelii Jana zapisane są słowa tego ciekawego wydarzenia. Because in John chapter 20 we read the words of this very interesting event. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, a drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. On the evening of the first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood amongst them and said, peace be with you. A powiedziawszy to, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekszy, tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. Again Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. And with that he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Drzwi były zamknięte. The doors were shut. I nagle ku ich zaskoczeniu pojawia się pośród nich Jezus, który wcale nie przeszedł przez otwarte drzwi. And to their surprise, suddenly Jesus appears amongst them and he'd never gone through the door. Jezus przyszedł po to, aby przynieść im klucze do otwarcia tych drzwi. Jesus had come to bring them the keys to open up those doors. Przyniósł im trzy klucze, które jasno wynikają z tego tekstu. And he brought them three keys which are very clearly mentioned in this verse. Powiedział, że przyniosłem wam nowy pokój. He said to them that he has brought them new peace. Powiedział, przynoszę wam nowy cel dla waszego życia. He said that he brought them a new goal. A w końcu powiedział, przynoszę wam nową moc. And finally he said that I bring you new power. Słyszeliście kiedyś, moi drodzy, o takiej historii, że idąc ulicą, kiedy widzicie różne domy i czasami lekko uchylone drzwi i światło przenika przez szparę, zastanawiacie się, ciekawe, co tam jest dalej. Have you ever thought to yourself when you're walking along the street and you see a slither of light streaming out of a house and you kind of wonder, I wonder what's going on inside there. Szczególnie jeśli dom jest szczególnie bogaty, piękny. Especially if the house is particularly wealthy. Pamiętam dobrze, kiedy przyjechaliśmy do Australii i kiedy mieliśmy za zadanie, aby znaleźć jakiś dom do wynajęcia. I remember when we first came to Australia and our task was to find a home to rent. Kiedy z żoną wędrowaliśmy jakimiś ulicami, widząc tablicę, że do wynajęcia. And when me and my wife wandered through the streets and we would see a board saying that the house was up for rent. W tym momencie pojawiała się myśl, ciekawe, jaki on jest tam w środku. Then a thought would appear, I wonder what it's like inside. Ale przyznam wam szczerze, kiedy patrzę w tej chwili na was wszystkich tutaj. But I have to admit to you, when I look at all of you today, myślę, ile drzwi zamkniętych mam przed sobą. I wonder to myself, how many closed doors do I have before me? Drzwi niepowodzenia, czy drzwi jakiejś porażki, które znajdują się tutaj. Doors of failure or defeat that we find here. To bardzo ważne, abyśmy pomyśleli, czy coś nie blokuje nas, abyśmy otworzyli się i wyszli do ludzi. I think it's very important for us to think whether something is not blocking us from opening up and going out to the people. Billy Graham, jeden z największych, najbardziej znanych ewangelistów świata, Billy Graham, one of the most well-known evangelists in the world, opisuje jedną ciekawą historię, która miała miejsce w miejscowości, w której mieszkał. He once wrote about a story which took place in the town where he lived. Było to w miejscowości Charlotte w północnej Karolinie. This was this took place in the town of Charlotte in North Carolina. O godzinie 1 nad ranem odezwał się telefon właściciela pewnego sklepu monopolowego. Jakiego? Sklepu z alkoholem. Aha.
In the early hours of the morning, he heard the voice of on the telephone of a bottle shop owner. Właściciel tego sklepu usłyszał po drugiej stronie głos jakiegoś mężczyzny. And he heard the voice of a man on the other side of the telephone. I mężczyzna najwyraźniej lekko pod wpływem alkoholu zapytał go, czy może mi pan powiedzieć, kiedy pan otwiera sklep? And the owner of the shop heard the voice of this man who was clearly under the influence of alcohol. Can you tell me when you're opening up your shop? W odpowiedzi usłyszał grzeczną odpowiedź właściciela, chociaż była to przecież już noc, o godzinie 9 rano, proszę przyjść. Even though this was the middle of the night, the owner replied very politely, at 9 a.m., you can come at 9 a.m. Ale nic nie byłoby w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że o godzinie 2:30 odezwał się znowu telefon u właściciela. This wouldn't be so strange if not for the fact that again at 2:30 in the morning this time the voice of the telephone was heard again. Jak Billy Graham podaje w swojej książce, wtedy ten sam mężczyzna już bardziej pod wpływem alkoholu postawił to samo pytanie. And once as Billy Graham tells it, once again the same man clearly under a stronger influence of alcohol now gave the same question. Kiedy pan otwiera swój sklep? When will the shop be opened? Lekko poirytowany właściciel odpowiedział o godzinie 9 rano i proszę mi dać już spokój tej nocy. Slightly irritated, the shop owner replied at 9 a.m. and please leave me alone tonight. Nic nie byłoby w tym dziwnego, moi drodzy, gdyby nie fakt, że o godzinie 3 nad ranem telefon odezwał się znowu. It gets even stranger because once again at 3 a.m. the telephone rings once more. Tym razem człowiek był już całkowicie pod wpływem alkoholu. This time the man was completely drunk. Ten sam człowiek postawił dokładnie takie samo pytanie, kiedy pan otwiera swój sklep. The same man asks exactly the same question. When are you opening up your shop? Całkowicie podenerwowany właściciel już w nerwach odpowiedział o 9 rano, ale ja dla pana przyjdę nawet o 8, żeby pana tam wpuścić. Now this shop owner is completely annoyed and he responded at 9 a.m. but if you really have to, I'll even get there at 8 a.m. just to open it up for you. Na to pijany mężczyzna odpowiedział, kiedy ja nie chcę wejść, ja chcę wyjść. To which the drunk man responded, but I don't want to come in, I want to leave. Wiecie, moi drodzy, bywają śmieszne, zabawne sytuacje. There are many funny situations like this that take place. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że one są jedynie ilustracją czegoś, z czym spotykamy się na co dzień. But I realize that they're often illustrations of things that we come across on a daily basis. Jest wiele ludzi dzisiaj, którzy chcą się uwolnić, chcą wyjść do innych. There are many people today who want to be freed, who want to go out to others. Ale różnego rodzaju niepowodzenia, różnego rodzaju porażki powodują, iż są wciąż zamknięci w sobie. But various types of failures and defeats cause them to continue to be shut in themselves. I oto pojawia się Jezus Chrystus. And then Jesus appears. Jezus nadal pojawia się w naszym życiu dzisiaj także. Jesus also appears in our lives today. Jezus przychodzi i daje nam pierwszy klucz do otwarcia tych drzwi. Jesus comes and gives us the first key to open these doors. Jest to klucz nowego pokoju. It is the key of new peace. Jezus przychodzi, jak czytaliśmy, i mówi do nich: pokój wam. Jesus comes and says to them, as we read, that peace be upon you. Wiecie, słowo pokój wam w tamtych czasach było dokładnie tym samym, jak to dzisiaj czasami niektórzy używają hebrajskiego słowa shalom. This word peace be with you was the same as we hear in Hebrew today the word shalom. Być może było to dokładnie to samo, co dzisiaj w Ameryce mówią hi, spotykając jeden drugiego na ulicy. Maybe it was the same kind of word that you hear in America when people meet each other on the street and say hi to each other. Czy być może jeszcze lepiej będzie zrozumiane, co w Australii mówią good day mate. Or maybe it's even easier to understand if we compare it to what they say in Australia when they say good day mate. Ale wiecie, zawsze fascynuje mnie coś, jeżeli w tekście biblijnym znajduje powtórkę dwa razy lub więcej razy tego samego słowa. But you know what always fascinates me in the Bible is when we hear something repeated at least twice or more than twice. Pamiętacie, że kiedy Jezus przyszedł i powiedział im pokój wam,
Nagle pokazał im swoje rany, a potem powtórzył raz jeszcze: pokój wam. As we read, Jesus came and said, "Peace be with you." And then he showed them his wounds and once again told them, "Peace be with you." Bowiem tym razem owo pozdrowienie Jezusa miało zupełnie inne, głębsze znaczenie. Because the second time this greeting from Jesus had a different, deeper meaning. Właśnie to, że Jezus pokazał im swoje rany i jeszcze raz powtórzył pokój wam, chciało zasugerować, że drogo kosztował go ten pokój. By showing them his wounds and again repeating peace with you, he wanted to suggest to them that this peace that he had paid a high price for this peace. Są ludzie, którzy myślą, że posiadanie pokoju oznacza, że nie ma żadnych problemów. There are people who believe that being in possession of peace means that there will be no problems. Ale nie ma ani jednego tekstu biblijnego, który by coś takiego nam sugerował. But there is not a single verse in the Bible that would suggest anything like that. Jezus nigdy nie powiedział, jeśli mnie przyjmiecie do swojego serca, nie będzie żadnych problemów w waszym życiu. Jesus never said that if you accept me into your hearts, there will be no problems in your life. Czym zatem jest ten pokój, który przynosi Jezus? So there is a peace that Jesus brings. Jest obecnością króla w centrum naszego życia. And it is consists of the presence of the king in the center of our lives. Wiecie, jak to z nami jest? You know what it can be like with us. My nie chcemy żadnego innego króla. We don't want a different king. My mamy już własnego króla. We already have our own king. Naszym królem już od dawna jest nasze własne ja. Our own king from a very long time ago has always been our ego. No, ja wiem, że kiedy przychodzimy regularnie do kościoła, well, I know that when we come regularly to the church, to bardzo często nauczyliśmy się pewnych rzeczy i pewnych odpowiedzi, których powinniśmy udzielać. Then we've often learned certain answers that we're supposed to give to one another. Na przykład naprawdę wcale nie lubimy być nazywani grzesznikami, prawda? So for example, we really don't like to be called sinners, right? Ale jeśli przychodzimy do kościoła, to wtedy jesteśmy gotowi przyznać, że jesteśmy grzesznikami. But when we come to church, then we're fully willing to admit that we are sinners. Tak, moi drodzy, i pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że to bycie grzechem, bycie grzesznikiem jest całą barierą w tym, że zaprzeczanie bycia grzesznikiem jest całą barierą, która hamuje nas przed przyjęciem pokoju. And we need to realize that denying the fact that we are sinners is one of the great barriers that prevents us from receiving this peace in our lives. Czasami ludzie mi mówią o tym i mówią, no chwileczkę, no ale ja przecież nic takiego złego nie robię. But some people might say, well, hang on, but I don't do anything particularly bad. Znacie bardzo dobrze to, jak ludzie mówią, zawsze wymieniają tylko kilka przykazań. You know what it's like. People will always only mention a few of the Ten Commandments. Faktycznie trzy. In particular three of them. Nie zabijam, nie cudzołożę, nie kradnę. I don't kill, I don't commit adultery and I don't steal. W takim razie wszystko ze mną jest w porządku. So in that case, everything with me is Dlaczego fine. Nazywać mnie grzesznikiem? Why would you call me a sinner? Ja wcale nie jestem taki zły. I'm not that bad. Wiecie, z grzechem, tak jak czytacie tutaj na ekranie, to jest tak jak z grypą. With sin, as you can see on the screen, it is often like with the flu. Wiecie, czasami bywa tak, że w jednej rodzinie zapanuje grypa. What often happens is that the flu will infiltrate the family. Powiedzmy, że oboje małżonkowie bardzo cierpią z tego powodu. And so suppose that both the wife and husband are suffering from this. Żona ma gorączkę, która sięga już prawie 40 stopni. The wife has a fever that reaches almost 40 degrees. I to trwa prawie przez tydzień. And this lasts almost a week. Mąż ma tę samą grypę, ale nie ma żadnej gorączki. The husband has the same flu, but has no temperature. Faktycznie towarzyszy mu lekki katar i wszystko przechodzi po dwóch dniach. And he might have a bit of a stuffy nose, and everything passes in a couple days. Rozumiecie? Ta sama choroba. You understand? This is the same sickness. Ale różne symptomy. But different symptoms. Ten sam grzech. The same sin. Ale mamy różne symptomy i odmiany tego grzechu w naszym życiu. But different symptoms and variations of that sin in our lives. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. We are all sinners. Jaka chwała Bogu niech będzie za to, że znajdujemy tak cudowny tekst w pierwszym liście Piotra 3:18. And glory be to God that we find this wonderful verse in 1 Peter 3:18. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga.
For Christ also suffered once for sin, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. W Starym Testamencie istniała świątynia, która miała tego ludzi nauczyć. In the Old Testament there existed a temple which the purpose of which was to teach people exactly this. Tam regularnie przelewano krew zwierząt. The blood of animals was spilled there on a regular basis. I kiedy ta krew była przelewana, była ona symbolem owej krwi, którą odda, przeleje kiedyś Jezus Chrystus. And when that blood was spilled, it was a symbol of the blood that one day Jesus would spill. Dzisiaj w Nowym Testamencie mamy także świątynię. Today in the New Testament we also have a temple. Mamy także kapłana. We also have a priest. I ten kapłan na ziemi, który mógł tylko raz do roku wejść do miejsca najświętszego. And this priest on earth that was here on earth that could only enter the most holy once a year. Wskazywał jedynie na tego prawdziwego najwyższego kapłana, który stale tam jest. What he did was point to the true high priest who is constantly there. Jakże pięknie brzmią słowa, które znajdujemy w liście do Hebrajczyków. How beautiful are the words in the letter to Hebrews. W 10 rozdziale napisane jest: mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. In chapter 10 of Hebrews we read, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain that is his body, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Tak, drodzy, Jezus przynosi nam klucz nowego pokoju. Yes, Jesus brings us the key of new peace. Dlatego, że ten pokój można uzyskać tylko wtedy, jeśli przyjmiemy ową krew Jezusa oddaną za nas. And that peace we can only have when we accept the blood of Christ that was spilled for us. Tą krew Jezusa zastosujemy po to, aby obmyła nas całkowicie z naszych grzechów. When we use this blood of Christ in order to completely wash ourselves of our sins. Dlatego wtedy Jezus mówi: pokój wam. That's when Jesus says, peace be upon you. Wiecie, jest taka jedna piękna angielska pieśń, której słowa dokładnie mówią to, o czym mówiliśmy teraz. There is this one wonderful song in English that the words of which talk exactly about what we were speaking. Ponieważ jest to angielska pieśń, because this song is in English. To chcę, żeby tylko jedną zwrotkę tej pieśni brat przeczytał najpierw, a potem dopiero ja przeczytam tłumaczenie tego. So then as a result we'll read it in English first and then we'll read it in Polish. There was no other good enough to pay the price of sin. He only could unlock the gate of heaven and let us in. Z próbą przetłumaczenia tego wyszło mniej więcej tak. Nikt nigdy nie był dobry tak, by pokryć cenę moich win. Szeroko rozwarł niebios drzwi, jedyny godny, Boży Syn. Jezus przyszedł po to, aby przynieść nam klucz nowego pokoju. Jesus came to give us the key of new peace. I teraz mówi do nas w prosty sposób. And now he speaks to us in a very simple way. Otwórz drzwi frontowe. Open the front doors. Wejdź do zbawienia i do nieba przez pokój, który ja ci dzisiaj oferuję. Enter into salvation and into heaven through the peace that I offer you today. Drodzy bracia i siostry, jesteście gotowi przyjąć ten klucz nowego pokoju? Dear brothers and sisters, are you ready to accept this key of new peace? Ale być może pośród nas są osoby, które mają nadal zamknięte drzwi. But perhaps amongst us there are people who still have their front doors closed. Tym razem te frontowe drzwi mogą być zamknięte przez załamane kontakty z ludźmi. This time perhaps the front doors are closed because of broken down relationships with people. I wiecie, tak jak grzech czy jakieś niepowodzenia powodują, że ukrywamy się przed innymi ludźmi. And just as sin and other failures cause us to hide from other people. Tak jak grzech i niepowodzenia powodują, że ukrywamy się przed Bogiem, przepraszam, pomyliłem słowo. Just as sin and failures cause us to hide from God. Tak, moi drodzy, pewien lęk przed innymi ludźmi, pewne rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, powodują, że ukrywamy się przed ludźmi. In the same way, certain things that happen in our lives cause a fear
from other people and cause us to hide from other people. To był właśnie ten powód, dla którego uczniowie ukryli się i zamknęli, zaryglowali bardzo mocno drzwi wejściowe. And that was the reason why the disciples had hidden themselves and shut the door tightly. To było właśnie w czasie tej pierwszej wielkiej nocy. This was during that first great night. Ale Jezus przychodzi teraz z nowym kluczem. But Jesus now comes with a new key. Ten nowy klucz jest kluczem nowego celu dla naszego życia. And this key is a key of new purpose for our lives. Pamiętacie, jak Jezus powiedział? Do you remember what Jesus said? Tak jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. As the Father has sent me, I am sending you. Dlaczego Ojciec posłał swojego Syna na ten świat? Why did the Father send his Son to this world? Według Jana został on posłany po to, aby nie świat potępiać, ale aby go zbawić. According to John, he was sent not to condemn the world, but to save it. Czytamy w Ewangelii Marka ciekawe słowa. We read interesting words in the Gospel of Mark. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać życie swoje za okup, na okup za wielu. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Czytałem kiedyś pewien ciekawy artykuł. I once read a very interesting article. W artykule była mowa o pewnej kobiecie, która była całkowicie załamana. The article wrote about a certain woman who was completely had completely broken down. She was devastated. Była już znacznie po 40. She passed her 40th birthday. Ale wciąż wspomnienia z dzieciństwa obciążały ją bardzo mocno. But in spite of that, memories from her childhood still weighed down upon her. Ponieważ została zgwałcona przez własnego brata, because she had been raped by her own brother, wciąż nie mogła mu wybaczyć. She still could not forgive him. Obciążenie poczucie winy z własnej strony oraz zarzucanie tego bratu spowodowało, iż stała się zgorzkniałą i załamaną osobą. The feeling of guilt on her own person and also the inability to forgive her brother meant that she became a very bitter person. Nigdy o tym nie powiedziała nikomu. She had never told anyone about it. Ale faktycznie nosiła się nawet z zamiarem popełnienia samobójstwa. But the reality was that she'd even thought about suicide. Kiedy szła wzdłuż ulicy, nagle usłyszała śpiew. And one day when she was walking on the street, she heard someone singing. Najwidoczniej jakaś grupa chrześcijan spotkała się w pewnym domu i śpiewali na rozpoczęcie spotkania. A group of Christians had evidently gathered in their home and they were singing to open up a meeting. Zatem kobieta ta z zainteresowaniem pomyślała, a wejdę na chwilę jeszcze zanim umrę. And with some vague interest, the woman said, well, I'll go inside before I die. Ale kiedy weszła, usłyszała coś, co zaskoczyło ją niezwykle. But when she came in, she heard something that really surprised her. Dowiedziała się o Jezusie, który przebacza wszystkie grzechy. She learned about Jesus who forgives all sins. Dowiedziała się o Jezusie, który uwalnia nas całkowicie z wszelkiej winy. She learned about Jesus who completely frees us from all of our guilt. Dowiedziała się o Jezusie, który nie tylko nam przebacza, ale uczy nas tego, jak my możemy przebaczać innym. She learned about the Jesus who not only forgives us, but teaches us how to forgive others. I wtedy na tym jednym spotkaniu przyjęła Jezusa do swojego serca. And there, on that in that very meeting, she accepted Jesus into her life. Wiecie, skoro dzisiaj mówimy tak wiele na temat otwierania drzwi. Since we are speaking so much today about opening our doors. To przyszedł mi do głowy, kiedy opracowywałem to kazanie, tekst z Ewangelii Jana z 10 rozdziału. When I was working on this sermon, a verse from John chapter 10 entered my mind. I tam jest napisane, ja jestem drzwiami, mówi Jezus. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. And Jesus says there, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, że Jezus mówi o tym bardzo wyraźnie, że On jest drzwiami. Notice that Jesus says here very clearly that He is the door. To przez Niego musimy przejść do innych ludzi. It is through Him that we are to go to reach other people. To On uzdalnia nas do tego, abyśmy do nich doszli, dotarli, powiedzieli im o czymś wspaniałym. It is He who enables us to reach these people, to talk to them, to tell them something about new. I to jest ten nowy cel. And this is the new goal. I to jest ta nowa zdolność, którą posiadamy. This is a new ability that we gain. Czasami ten tekst nazywam definicją zbawienia.
Sometimes I call this verse the definition of salvation. Wiecie dlaczego? Do you know why? Bo tam jest powiedziane wejdzie i wyjdzie, wejdzie i wyjdzie. Because it says they will come in and go out, come in and go out. Czasami nam się wydaje, że jeżeli weszliśmy już w zbawienie, to siedzimy i mamy sprawę załatwioną. Sometimes I think we believe that when we've entered into salvation, then we can sit down and everything's taken care of. Dlaczego zatem Jezus powiedział i wyjdzie? Then why did Jesus say and go out? Po to, żeby wyjść po kogoś innego, kogo też doprowadzimy, żeby wszedł. So that we can go out to find somebody else and then also bring them in through the door. Jakie są twoje cele, moi drogi bracia i siostra? Dear brother and sister, what are your goals? Czy myślisz wciąż o tym, przecież w moim życiu muszę znaleźć okazję, aby dotrzeć do kogoś z poselstwem? Do you continually think in your life, I need to find another opportunity to reach somebody with the gospel? Czy sądzisz, że twoje cele są może zbyt wąskie albo zbyt krótkofalowe? Do you feel like your goals are maybe too narrow or too short term? Jak sądzisz, jakie są twoje cele? What are your goals like? Otwórz drzwi wejściowe i udaj się na służbę miłości z wiarą i nadzieją. Open up the front door and go out in service and love, in faith and hope. Wiecie, kiedyś, kiedy jeszcze kierowałem zespołem dźwięk Adwentu, many years ago when I was in charge of a musical group called Gospel Adventure, przygotowywaliśmy regularnie pewne muzykale, pewne programy. We prepared certain musicals. Ale był jeden muzykal, który dźwięk Adwentu przygotował, kiedy ja już nie byłem z zespołem związany. But there was one musical which was prepared when I was no longer in charge of that group. I ten muzykal miał tytuł Biała Flaga. And the name of that musical was The White Flag. Z niesamowitą radością słuchałem wtedy już nie jako dyrygent, nie jako część zespołu, ale słuchałem, jaki jest muzykal. With a lot of joy, I listened no longer as the director of the group, but simply I was able to hear what this musical was like. I wciąż pozostała mi w pamięci jedna pieśń solowa z tego muzykalu. And one of the solo songs still remains in my memories. Jeden z solistów śpiewał: Boże, poślij mnie do Afryki, abym tam był misjonarzem. One of the soloists sang, Lord, send me to Africa so I can be a missionary there. Utrwaliło mi się to z jednego tylko powodu. And this has stayed in my mind for one reason. Wiecie dlaczego? Do you know why? Dlatego, że łatwiej jest być misjonarzem w Afryce niż na swojej ulicy. Because it's easier to be a missionary in Africa than in your own street. Dlatego, że znacznie łatwiej jest misjonować na polach misyjnych niż gdzieś tam, gdzie mieszkam. Because it's much easier to be a missionary in the mission fields rather than the place where I live. A przecież odpowiadamy za to, co robimy wokół siebie. But we are to answer for the things that we do around ourselves. Wiecie, od 3,5 miesiąca mieszkam na nowym miejscu. For 3.5 months now I've been living in a new place. I kiedy przechodzimy z żoną wzdłuż tej ulicy, to wciąż mówię, tu mieszkają tacy, tu tacy, musimy ich zaprosić, musimy do nich dotrzeć. Whenever I walk the our street, I say to my wife, these are the kinds of people that live here, these are the kinds of people that live here. We need to invite them and talk to them. Drodzy bracia i siostry, jaki macie cel w swoim życiu? Dear brothers and sisters, what kind of a goal do you have in your lives? Nie zapomnijcie, że to Jezus przynosi wam nowy klucz do nowego celu. Remember that it is Jesus that brings you a new key for a new goal. Ale wspomniałem wam na samym początku, że Jezus przynosi trzy klucze. But I mentioned at the beginning that Jesus brings three keys. Jeśli pierwszym kluczem był klucz nowego pokoju, którego potrzebujemy na starcie. If the first key was the key of new peace, which we need to begin. Jeśli drugim kluczem jest klucz nowego celu, który jest potrzebny dla naszego całego życia. If the second key is the key of new purpose, which we need for our whole lives. Jezus podaje nam trzeci klucz, który jest kluczem nowej mocy. Then Jesus also gives us a third key, which is the key of new power. Być może są pośród was takie osoby, które mają drzwi zamknięte z powodu pewnych niepowodzeń i wątpliwości w życiu. Perhaps there are some of you who have their doors closed because of certain failures and doubts in their lives. Wiecie, co mnie najbardziej boli, kiedy słyszę? Do you know what hurts me the most when I hear it? Czasami podchodzą do mnie ludzie, którzy są moimi współbraćmi. Sometimes my fellow brothers come up to me. I mówią do mnie, że jestem adwentystą, bo jeszcze niczego lepszego nie znalazłem. And they say to me, I'm an Adventist because I've yet to find anything better. Znaleźliście, słyszeliście już takie zdania? Have you heard the sentence before? O, to ja wam powiem, jeżeli zaprzeczacie, ja słyszałem je wielokrotnie. If you haven't heard it, I can tell you that I've heard it many times. Wtedy odzywałem się najczęściej, bracie, jeszcze szukasz? That's when I would say to them, brother, you're still searching? To znaczy, że jeszcze nie poznałeś tego, co masz.
That means you still haven't gotten to know what you have. Ale mamy czasami różne wątpliwości. But we often have various doubts. I one zamknęły drzwi naszego działania. And they close the doors of our action. W tym momencie okazuje się, że nie mamy ani otwartych drzwi nowego pokoju, ani nie mamy drzwi nowego celu w życiu otwartych. And that's when we discover we neither have the doors of new peace open nor the doors of new purpose. Tego rodzaju wątpliwości i niepowodzenia powodują, że nagle ludzie zaczynają sięgać po alkohol, narkotyki, samobójstwa. And these kinds of doubts are the sort of doubts that cause people to reach for drugs, for alcohol, for even for suicide. Ale teraz wyobraźcie sobie, że Jezus staje przed uczniami. But now imagine Jesus stands before the disciples. Jezus mówi do nich: chcę, abyś był takim małym mną. And Jesus says to them, I want you to be a little version of me. Zwróćcie uwagę, jak mogli się czuć w tym momencie. Just notice, what would they have felt like in that moment? To prawda, że chodzili z Jezusem przez 3,5 roku. It's true that they walked with Jesus for 3.5 years. To prawda, że słuchali wszystkich jego kazań i nauczania. It's true that they heard all his sermons and all his teachings. To prawda, że byli świadkami niesamowitych cudów, które czynił wciąż w kółko. It's true that they were witnesses of amazing miracles which continue to happen. Ale kto tam był przed Jezusem wtedy? But who was there before Jesus in that moment? To był Piotr, który zaparł się trzykrotnie Jezusa. There was Peter who had denied Jesus 3 times. To był Jakub i Jan, którzy najwyraźniej mieli problem z własnym ja. There was James and John who had clearly had a problem with their own ego. Jedyny temat, który ich interesował, to kim będą w tym nowym królestwie. The only topic they were interested in was what kind of a role or position would they have in this new kingdom. Tam był Tomasz, ten wątpiący Tomasz, ponieważ on był wciąż sceptykiem. There we saw Thomas, this doubting Thomas who was still a skeptic. Tam były kobiety. A kobiety w tamtym czasie nie miały żadnego znaczenia w społeczeństwie. There were also women there, and in that time women did not have any importance in the society. Jak zatem ci ludzie mogli się stać teraz małymi Chrystusami? How could then these people suddenly go out and become little versions of Christ? W jaki sposób mogli dokonać takiej reformy, takiej zmiany swojego życia? How were they to perform this this change in their lives? Ileż to ludzi przychodzi do mnie i mówią: pastorze, chcielibyśmy, ale jak to zrobić? To nie działa. How many people come to me and say, pastor, we would like this to happen, but how? It just doesn't work. Jezus zdawał sobie z tego sprawę. Jesus realized this. Dlatego przychodzi do nich i daje im nowy klucz. And that's why he came to them and gave them a new key. Ja nazwałem to kluczem nowej mocy. I named this the key of new power. Ale faktycznie Jezus tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. But in actuality Jesus breathed on them and said, receive the Holy Spirit. I otrzymali Ducha. And they received it. I to było coś niesamowitego. This was something amazing. To jest klucz nowej mocy dla nich i dla nas także. Here is the key of new power for them and for us also. To jest klucz dla każdego z was, drodzy bracia, drogie siostry. This is a key for each one of you, dear brother and sister. Ktoś kiedyś nazwał nasz problem, z jakim się spotykamy, Wallenda factor. Somebody once named this problem that we come across as the Wallenda factor. Zaraz wyjaśnię wam, z czym się to wiąże. And I'll explain to you what that means. Otóż żył na ziemi Lino Skoczek, jeden z największych akrobatów, Karl Wallenda, od 1905 roku aż do 1978. So there lived once a man, a tightrope walker, named Karl Wallenda, who lived from 1905 until 1978. To właśnie Karl Wallenda był znany z tego, że powiedział: życie na linie to dopiero życie. Wszystko pozostałe to tylko oczekiwanie. Karl Wallenda was the one that was known for the statement that living on the rope is true living. Everything else is just anticipation. Kiedy Wallenda miał 73 lata, When Wallenda was 73 years old, a było to w roku 1978, and this happened in 1978, podjął się kolejnego wyczynu. He decided to perform another act. Bowiem w samym Puerto Rico, w stolicy, w San Juan, pomiędzy dwoma wieżowcami hotelu na wysokości prawie 30 metrów rozciągnięto linę. In the capital of Puerto Rico, in San Juan, between two hotels at the height of 30 metrów.
Na jakiej wysokości? 30 metrów. On the height of 30 meters, a rope was stretched out between these two hotels. Tak więc Wallenda zapowiedział, że pójdzie po linie pewnego ważnego dnia i przejdzie, aby pokazać ludziom, co potrafi. And he announced that he will walk on this rope on a specific day and he will show people what he can do. Przez 3 miesiące przygotowywał się do tego czynu. For 3 months he prepared himself for this event. Kiedy nastał oczekiwany dzień, ustawiły się całe ekipy telewizyjne. When the anticipated day came, the television reporters were there. Wszystkie ekipy i sprawozdawcy radiowi czekali tylko na ten wielki wyczyn. All the crews and the crews from TV and radio were waiting for this event. Jeśli mi nie wierzycie, możecie obejrzeć w internecie jeszcze nadal istniejące filmy, jak idzie Wallenda po linie. And if you don't believe me, you can search this online and you can still find videos of Wallenda walking across the tightrope. Ale w pewnym momencie Wallenda spadł i zginął. But suddenly Wallenda falls and dies. Wszyscy dziennikarze momentalnie zbliżyli się do małżonki Wallendy. All of the news reporters immediately went to talk to the wife of Wallenda. Zapytali, co się stało? Jak to jest możliwe? And they asked, what happened? How is this possible? Jak możliwe, że człowiek, który przeszedł nad wodospadem Niagara? How is it possible that a man who walked over the Niagara Falls? Jak możliwe, że człowiek, który dokonywał tak niesamowitych rzeczy, nagle upadł? How is it possible that a man who achieved these amazing things suddenly fell? Wypowiedź jego żony była zdumiewająca. And the response of the wife was astounding. Przez całe lata widziałam męża, który przygotowywał się do tego, aby przejść. She said, for many years I saw my husband preparing himself to cross. Ale po raz pierwszy w ostatnich 3 miesiącach przygotowywał się do tego, aby nie upaść. But for the first time, for the last 3 months, he was preparing himself simply not to fall. Drodzy bracia i siostry, to jest także dla nas apel. This is, brothers and sisters, also an appeal to us. My mamy przejść. We are to cross. A nie bać się, aby nie upaść. And not just to be afraid of not falling. Jakże często nasze całe życie chrześcijańskie obraca się tylko wokół starań, aby przypadkiem nie upaść. How often our Christian lives are centered on efforts simply not to fall. Ale mamy przed sobą cel, który wytyczył nam Jezus. But we have a goal that Jesus gave us before us. Mamy pokój w naszych sercach, który pochodzi od Niego. We have peace in our hearts that comes from Him. I w końcu mamy moc, którą zagwarantował każdemu z nas. And finally, we have the power that He has guaranteed for each one of us. Apostoł Paweł napisał w liście do Tymoteusza w 2 liście i 1 rozdziale, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. The Apostle Paul in 2 Timothy chapter 1 wrote, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Czy przypadkiem Jezus nie miał na myśli dokładnie tego samego, kiedy powiedział inne słowa? Was Jesus not thinking perhaps of exactly the same thing when he said different words? Powiedział, kołaczcie, a otworzą wam. O ileż bardziej Ojciec Niebieski dawa Ducha Świętego tym, którzy go o to proszą. Because he said, knock and it will be opened to you. How much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? Drodzy bracia i siostry, to dzisiaj Jezus przychodzi do nas z tym pękiem 3 kluczy. It is exactly today that Jesus comes to us with this bundle of 3 keys. Przynosi nam klucz nowego pokoju. He brings us the key of new peace. Po to, abyśmy ufając całkowicie w to, czego dokonał dla nas Jezus na Golgocie. So that completely trusting in what Jesus has done to us, for us on Golgotha. Już dzisiaj mieli dostęp do Niego, do świątyni w niebie. That already today we can have access to Him in the temple. Przynosi nam drugi klucz, klucz nowego celu. He brings us a second key, the key of new purpose. Abyśmy pośród wszystkich naszych planów, naszych zamiarów, naszych zamierzeń. So that amongst all of our plans and all of the things that we want to do. Abyśmy ponad to postawili cele tylko dla Jego chwały. That we can set goals that will only work for His glory. Abyśmy poczuli radość, która wypływa z tego, kiedy mamy cel związany z Jego planem i Jego misją. So that we can feel the joy that comes when we have a plan that is associated with His goals and His mission. Ale w końcu, moi drodzy, Jezus podaje nam jeszcze jeden klucz. But finally Jesus gives us one more key. Klucz, który rozwiązuje wszystko. The key that solves everything. Klucz, bez którego nie potrafilibyśmy żyć na tej ziemi.
A key without which we would not be able to live on this earth. Jest to moc Ducha Świętego. And that is the power of the Holy Spirit. Przyjmijmy tę moc. Let us accept this power. Pójdźmy do Niego i prośmy Go, abyśmy mogli doświadczać tego więcej i więcej. Let us go to Him and ask Him so that we can experience this more and more. I pamiętajmy o tym, że wtedy wszystkie problemy znikają. And let us remember that that's when all of our problems disappear. Nie w tym sensie, że ich nie ma, tylko że umiemy je rozwiązać. Not in the sense that they no longer exist, but that now we have the power to solve them. Zatem po prostu otwórzmy drzwi wejściowe. So let us simply open up the front door. Niech Bóg błogosławi nam w tym, jeśli pomyślimy nad tym jeszcze dzisiaj dalej i pomyślimy, co możemy zrobić dla Jego chwały. Życzę Wam tego z całego serca. Let God bless us so that we can continue thinking about what it is that we can do, what more can we do for His glory. I wish this for all of you. Amen.